Dzień dobry. Witam serdecznie i pozdrawiam z Kościoła Ewangelickiego księżnej Zofii w pokoju w środę 22 marca. Hasłami biblijnymi wyznaczonymi na dzisiejszy dzień są słowa z Księgi Ezechiela z 34 rozdziału, gdzie czytamy: będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię. A w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale takie znajdujemy słowa: pasterz przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Moi drodzy, za każdym razem, kiedy czytam podobieństwo o zgubionej owcy, przychodzi mi na myśl obraz puszystej, białej owieczki biegnącej po zielonej łące. Ale szczerze mówiąc, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jakim tak naprawdę zwierzęciem jest owca. Skąd w ogóle pomysł na owce? Przecież to, tak najdelikatnie mówiąc, takie niemądre zwierzęta. Nawet dzisiaj używamy tej nazwy, żeby kogoś obrazić, mówiąc: ty głupia owco, czy wołając do kogoś: ty baranie. Czy upodobnienie nas do owiec miało być zrobioną w dobrej wierze z niewagą? Czytałem kiedyś cykl wywiadów z ludźmi, którzy pracują w zawodach uznawanych dziś za ginące, i jednym z rozmówców był pasterz ze Szkocji, który na co dzień zajmuje się owcami. I on mówi tak: owca jest głupim zwierzęciem. Potrafi się zgubić w taki sposób, w jaki pies nigdy by się nie zgubił. Często jest tak, że nawet gdy się ją znajdzie, to ona nie pójdzie za tobą do domu. Trzeba ją chwycić, związać jej nogi i zanieść. To jest jedyny sposób na uratowanie zagubionej owieczki. A więc możemy zapytać, czego uczy nas taka postać z podobieństwa? Moi drodzy, my tak samo jak owce ciągle potrzebujemy ratunku. Ten pasterz ze Szkocji dodaje: owce często spadają z urwiska i giną. Pies jest o wiele mądrzejszy. Kiedy pies się zgubi, po jakimś czasie zdaje sobie sprawę z tego, co się stało. Widać to po jego wystraszonych oczach. Wpada w panikę, zaczyna biegać w poszukiwaniu swojego pana. Kiedy go znajdzie, będzie podskakiwał i machał ogonem. Wystarczy, że skieruje się go we właściwym kierunku, albo żeby zobaczył, dokąd idzie jego pan, i już dalej poradzi sobie. Ale nie owca. Owca tak nie potrafi. Jedynie w trzodzie z innymi owcami może biec bezmyślnie za pasterzem, kiedy ten zawoła. Co to oznacza? To oznacza, że owca nie może przyczynić się do swojego zbawienia. Owieczkę trzeba doprowadzić do samego domu i wszystko za nią zrobić. To pasterz sam musi pokonać trasę w kierunku domu zamiast owcy. A przekładając to podobieństwo na naszą sytuację, to oznacza, że to my jesteśmy tak zagubieni, że to my nie możemy w żaden sposób przyczynić się do swojego zbawienia, że możemy być zbawieni tylko z łaski, ale nie dzięki na przykład współpracy z Bogiem. Nie wystarczy myśleć, że Jezus jest wielkim nauczycielem, który zostawił nam przykład tego, jak powinno się żyć. Nie można myśleć, że jeśli ja zrobię coś dla Niego, to On w odpowiedzi zrobi coś dla mnie. Pan Jezus uczy nas, że z Nim nie zawiera się sojuszu. Zagubiona owca nie jest na odpowiednim stanowisku, żeby zawierać sojusze albo żeby dyktować warunki. To Jezus Chrystus nas odnajduje, to Chrystus nas ratuje, to On przychodzi z nadzieją. Kiedy zagubiona owca widzi nadchodzącego pasterza, ona zaczyna beczeć, bo rozumie, że jej jedyną nadzieją jest ten pasterz. I on zrobi wszystko dla niej i zrobi wszystko za nią. Będę żyć,
Nie zginę. Pasterz mnie uratuje. Idzie mój pasterz. I kiedy, moi drodzy, Pan Jezus mówi, że jest dobrym pasterzem, to w ten sposób chce powiedzieć, że On, jak każdy pasterz, totalnie kontroluje życie owiec. Pasterze nie są doradcami. Pasterze nie zabierają owiec raz w miesiącu na łące, na warsztaty o tym, jaką na przykład jeść trawę. Owce są zależne od pasterza w każdej dziedzinie swojego życia. Poprzez stwierdzenie „Ja jestem pasterzem”, Pan Jezus woła nas, mówiąc: „Oddaj mi się całkowicie”. Często bardzo nie lubimy, kiedy ktoś nas kontroluje albo zabiera nam kontrolę nad czymś. Ale trzeba popatrzeć na to trochę inaczej. Wyobraź sobie, że oddajesz mu coś, z czym sam albo sama sobie nigdy nie dasz rady. Dlatego dziś zachęcam, powierz wszystkie swoje sprawy, wszystkie troski, kłopoty, ale też chwile radości, sukcesy, chwile szczęścia, powierz to wszystko Chrystusowi. Oddaj Mu to wszystko. Niech On się tym zajmie. Niech Bóg pomoże nam powierzyć Jemu nasze życie. Zupełnie. Całkowicie. Módlmy się. Mój Panie Jezu Chryste, Ty sam jesteś dobrym pasterzem. Jeśli uczciwie na siebie spojrzę, jestem niczym zagubiona owca, która schodzi na manowce. Boję się i trwożę. Przyjdź do mnie, szukaj mnie, znajdź mnie, bo w Tobie się odnajduję i mogę Cię czcić i wielbić po wieczne czasy. Amen. Życzę dobrego dnia. Pozostańcie z Bogiem.